No i dobra, jesteśmy na live, włączyłem nagrywanie, kupujemy i check your inbox, sprawdzamy swój inbox, open, uwaga, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, żeby był silnik, raz, dwa, trzy. No i pięknie, i dziękuję, i generator, i strefa, i otwieramy strefę zimową, także jedziemy. Wkładamy wszystko do engine'a I finalizm mordy, podnosimy i kręcimy pieruta z nim w koło uhuhu, uhuhu. I idziemy z nim normalnie mordeczki teraz do naszego czopera. Spoko jesteś, dzięki, great, zajebiście, widzicie patrzcie jaki on jest ciężki szmaciarz tak naprawdę Miałeś iść z generatorem do bunkru, ale do bunkru chyba się nie da, ale sprawdzimy za chwileczkę. To poczekaj. Na razie go, na razie go niosę. I niosę już go w tym y, armorze y, zimowym, jakbyś nie zwrócił uwagi. Donate był byku. Zaraz już przeczytam tego donate'a. Ej, czekajcie, jak go teraz mam wsadzić? Cyk. Podejdziemy do niego. Enter. Can be placed here. O co chodzi? Jeszcze raz go podniesiemy, czekajcie. Ej, jak ja mam go założyć? Powiedzcie mi, jak ja mam go założyć? No masz chopera. Aha, musiałem typowo trafić mu na bagażnik, dobra. To wszystko będzie na odcinku, także wiecie. A teraz w tym momencie to nagrywam. Mimo, że cały czat jest i wszystko, ale to nagrywam. Po co mi ten wolf? Po to, żeby siedział sobie w chatce, żebyś potem mógł zadać pytanie, mordeczko. Jesteśmy już w tym miejscu. No i jesteśmy już w Watchtower. Teraz idziemy, postawimy nasz generator na swoje miejsce. Ale on się z nim pieprzy. Ciężki troszeczkę. I teraz yy, horda zombie poleci, poczekajcie. No, generator zaczął grać. No i tak jak myślałem, przelatuje horda zombie. Dobrze, mamy Vintoreza, także w miarę to szybko szło. Dobra, mamy AK. Lecz się, leczcie, się, leć lecz się Krystian, się! Uuu! Uh! Dobrze byli połamani na szybko. No i dobra, co jest mordeczki? Elegancko, Wam się podobał nowy biomik? Jedziemy na nowego bioma. Siemano wszystkim, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Jak widzieliście na samym początku, udało nam się wspólnie stworzyć generator i zawieźć go do Watchtower. Dzięki temu udało nam się odblokować zimowy, jesienny biom i jeszcze jedną bazę bota mamy do zrajdowania, także będzie dzisiaj na odcinku. Dzięki temu, że odblokowaliśmy zimowy biom, możemy stworzyć więcej rzeczy. Teraz ja tak sprawdzałem, co jest dla nas w tym momencie dostępne dodatkowo. I z tego, co mi wyszło, to jest taka skrzynka, bo będziemy mogli zrobić steel bar. Już jest dostępny dla nas. Dodatkowo fishing rod, wędkę możemy zrobić, metal pipe na razie nie. Co tutaj jeszcze było? Hand pump też nie. I, i, i. Coś jeszcze? To chyba wszystko, wiecie? Aha! I nowy plecak możemy stworzyć, tak? Że będziemy dążyli do tego, aby zrobić military backpack. Dobra, ja już się przygotowałem na całą wyprawę. Mam tutaj swoje rzeczy. I tak o, Mamy troszeczkę skórek z lisa. No i musimy stworzyć teraz sobie ubranko. Poczekajcie, pierw może się napije. Bo on tutaj jest głodny i. Ej, 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 nie to. Jest głodny i chce mu się pić. Moje standardowe dwie buteleczki, które się nie kończą nigdy. Okej. Okay. Zjemy sobie stejka. No i mamy teraz tak. Możemy tę bronię odłożyć. Musimy wziąć trochę skórek. Okej, okay. co potrzebujemy najpierw? Jeszcze liny. Ajajaj, jak ja się przygotowałem? Jak ja się przygotowałem? Gdzie te liny? Dobra. I są też liny. Uh, już myślałem, że będzie lipa. Tak się przygotowałem do odcinka, że zapomniałem o linach. Okej. Okay. Wpuszczmy sobie zbroję. Zbroja jest. Kolejne skórki. Cyk, cyk. Aha. Cyk. I na co nam starczy? Na spodnie. Ale ile mamy tych skórek? 15 dostępnych, czyli 12 na spodnie... 80. Nie, i tak nam nie starczy. Kurczę. Dobra. Nie, nawet mi na spodnie nie starczy, bo brakuje mi linie. Jeszcze dobra. Zrobimy chociaż jeszcze jedno spodnie. I będziemy mieli z głowy. Inventory is full. Ojej. No i dobra, mamy chociaż spodnie. To jednak na samym początku zrobimy tak, że zrajdujemy sobie bazę oponenta. To wszystkie rzeczy możemy odłożyć. Musimy jeszcze, zapomniałem, zatankować naszą maszynę. Dobra, paliwko bierzemy. Yy, co potrzebujemy? Siekierki, 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 siekierki na pewno. Kilo weźmiemy dla zasady, może coś się przyda. Coś do leczenia jeszcze. A nie, mamy apteczki, okej. Okay. Yy, głodny jest, dobra. Trudno, przeżyjesz mordo. O, zombiak. Dobra, z pięści. Niech będzie. Benzynka, cyk, 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 cyk. Starczy nam tyle? Powinno starczyć. Sprawdzimy sobie, czy dojedziemy na jednym baku w jedną stronę. O kurde, drive. Ho, 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 Ile? 20 ponad sekund. 160 już paliwa, ale prawie jesteśmy w połowie drogi, także dojedziemy w dwie strony. Tutaj też już mogę przejeżdżać? Chyba nie jeszcze. Nie, tutaj nie mogę. Pewnie potrzeba snorkel mask. Może w następnej aktualizacji dodadzą? O kurde, wam powiem, że trochę spalił motorek. Ciekawe, co to będzie. I'm hungry. Wiem, wiem. Dobra, mordo, czekaj tam ci do jedzenia coś. Marcheweczkę, cyk. Broń w dłoń. I lecimy. Co mam tu mamy? Marcheweczki. No i dziękuję. No i dziękuję po raz kolejny. Aha, dynamit wymagany jest. Ale te drzwi mogę rozwalić. Nie, nie mogę. O co chodzi? A bo to już są lepsze drzwi. O kurde, jakie on tu ma ściany! Co to jest woda? A weźmiemy tą wodę, może się przyda. E ja mogę w ogóle tutaj dostęp mieć? Dobra, jest. Lecimy ze ścianą pierwszą. Yy, już pękła? Dobra, ale fajne skrzynki. O ja piernicze. I są i buty, patrzcie mamy buty do naszego seciku, idealnie Wszystkie bronie zawijamy, skórki też, co mi tu jeszcze potrzeba Buty słatowskie. no i y glock, nie, na razie Kolejna skrzynka y Steel plate, copper ore, no nie wierzę, no nie wierzę, elegancko O kurde Jak my zara będziemy stila tworzyć Steel plate, no dokładnie Koper ora zawijamy, tutaj sobie zjemy szybciutko. I, i, i coś jeszcze? Marchewki do końca, do fula. Co on tutaj ma? Prawie gotowy. <laughs> nie, nie położę tego tam na pewno. Szkoda, że nie mogę tego rozbroić i zabrać sobie rzeczy. O kurczę, tylko tyle będę mógł zraidować na chwilę obecną. Tutaj nie ma już dostępnych ścian dla mnie. Dobra mordeczki, tak jestem zadowolony. Lecimy to zawieźć szybko na Haciendę. No i lecimy na jesienny biom, podropić trochę skórek i zwiedzić co tam się dzieje. Nie, jeszcze jego motor, zapomniałem, że to jego motorek jest. Aha, paliwko. Jeszcze mogę spompować tutaj. No i dobra. Paliwo weźmiemy. Dobra, później się po to wrócimy. No i dobra mordeczki, jesteśmy z powrotem na chacie, sprawdźmy co my tutaj mamy, tego steel to możemy odłożyć, jest jeden yy, copper bar, okej, okay. copper bar, to potrzebujemy i troszeczkę węgla, 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 gdzie ten węgiel, gdzie ten węgiel, gdzie ten węgiel, dobra, jest i węgiel, dobra, marchewki na razie niech tu leżą, jak to teraz trzeba zrobić, poczekajcie, co tu jest napisane? Jeden copper bar, jedno to, węgiel i steel, 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 steel i steel, cyk. I co będziemy mieli dzięki temu? Aha, jeszcze węgiel pod, podłożyć. Za godzinę 30. będziemy mieli jedną sztabkę. A co z tej sztabki będziemy mogli zrobić? Poczekajcie, sprawdzimy. Z jednej sztabki możemy zrobić jeden steel plate. Dobra, 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 dobra. Do tego Czyli mamy jeden. Dobra, przyspieszymy to. Co 22 golda. Ok. Teraz tutaj. 22 golda kolejne. Dobra, czul. Mamy już. Dwa steel platey. I uwaga, patrzcie teraz. Dwa steel platey, i możemy dzięki temu zrobić co? Military backpack. Patrzcie, ale numer. Dobra. To odłożymy sobie, albo nie, to niech się już wypala, też gdzieś w piecu. Pyk, pyk. Dobra. Co mnie nie stać? Niech się wypala na tym. Czy nie można na tym wypalać? Ile wymaga? 5, dobra, pięknie, ciul tam. Szybciutko, szybciutko, gdzie to było? W tej skrzynce. Nie. Yy. W tej skrzynce. W tej skrzynce, wszystko. Liny. Ile tam trzeba było do tych lin? 15 lin, dobra. Szybko zrobimy nowy plecak. Będziemy mieli więcej miejsca. Czekajcie. Odłożymy. I uwaga. Craft. No i dziękuję. Dobranoc. I mamy military backpack. Wow. I co? I co z tym plecakiem? Ty. Czyż mnie teraz kefir zabił? Jak jest możliwość stworzenia plecaku, którego nie można założyć. Uset for long hike allow carry 10 additional places. No tak, no a co się dzieje? Czekajcie, może muszę wszystko wy, wywalić. O co tutaj chodzi? Może muszę pierw wszystko wrzucić. Wiecie, a dopiero go ubrać. Dokładnie, a ja myślałem, że już się coś spieprzyło. Dobra, mamy mordeczki, nowy plecak, zajebiście żółwik. Gdzie to jest? Jesienny biom, ten pierwszy, drive. Mamy jeszcze energię w razie czego na powrót, także nie będzie z tym problemu. Czekajcie, przełożymy sobie od razu może na taką broń. A tutaj sobie załóżmy, na razie słata całego. Zobaczymy, czy na jesiennej strefie też będzie nam zimno i trzeba będzie po prostu ubierać się. Już w te ciepłe rzeczy. Dobra, startujemy. Bym, bym zajechał na dzielnie, elegancko to wygląda. Graficznie fajne. Te listki są. Jakaś kałuża. I patrzcie, jest oak. Dobra, porąbiemy sobie od razu go. Pikierki dużo nie wziąłem, niestety. No ale. Jeszcze będziemy nagrywać z tego biomu odcinki nieraz, także spokojnie. Plank Oak mam na chacie, dużo Więc nie potrzebuję ich O jest pierwszy, zombiaczek A zwykły grubasek, no dobra Na trzy hity Połamane co spadło, szmatki Pierwsza skrzyneczka No i pęknie jeszcze French No i niech będzie Chodź, biterek. Jak potrzebowałem tyle tych kluczy, to nie było. A teraz się sypią od razu. Pierwsza skrzynka, od razu kluczyk. Tu nic. Nie mam zbytnio miejsca na tej śmieci. Mogłem coś do plecaka. Do motoru, sorry, do plecaka. Do motoru mogłem coś wsadzić. O, abonamation. Dobra, dwie nogi mu obciąłem elegancko. Kurde, już mnie splitter zobaczył. Zaraz się wszystkie zlecą, wędę śmierdział. Dobra, udało mi się to ominąć jakoś. A, blotter. Ale jeszcze liska nie spotkałem. Niby taki bią jesienny, to miało być dużo lisków i co? Gdzie jest jakiś Lisek? Jaka zwierzyna jest po prawej. Dobra po cichaczu. Co? O, Ech, Zaczął za nim biec zamiast strzelać. To łajza. Dobra, kolejny chytrysek. Nie mamy w co zbierać troszeczkę chytryska. Dobra, cyk, cyk. Ta skrzynka była otwierana. I co my tutaj jeszcze mamy na tym biomie? Ładnie to wszystko wygląda graficznie. Listki żółte się żółcą, zielenią. <laughs> Dobra, świruje jarzębia. Dobra, kolejny lisek. Ile on ma życia? A, blotter. Dobra, już go podkacza z ręcznej, nie chce nie chcę mi się przerzucać broni. Okej. Okay. I co, to tyle będzie z tego biomu? O, patrzcie, nawet te berries się zrobiły takie żółtawe. Fajnie to zrobili. Co może do motorka o, yy, Dorzucę parę rzeczy. Tutaj go przytam O kurde, o kurde. Oni zawsze muszą to robić, że jak gdzieś patrzysz do plecaka czy coś, już cię podchaczają. Zobacz, jak ja bym teraz deadnął z tymi wszystkimi rzeczami, to by tu się zapłakał. Dobra, wracamy tam z powrotem. Ja pierniczę, 12 HP. Przecież to jest niemożliwe, że on dalej tam stoi, ten gościu. Ale by mnie załatwili, dobra. MK w dłoń. Enter. No i zobaczymy, cwaniaczku teraz. Frajerze, Będzie siadał na butle odwanisza. I co? Kutasie rudy. Who's the bitch now? Czapki nie mamy, tylko nie? Zawijamy czapeczkę. Spodnie ma też fajne. Te drzewo mi niepotrzebne jest tak naprawdę, teraz. Aha. Przecież mogę tutaj wsadzić wszystko. Jak ja tej gry nienawidzę, matko bosko. Cyk, drive i poszli na kolejną strefę. Ale było cieplutko, ale było cieplutko. Dobra, jedziemy na czerwoną strefę. Hmm, hmm, hmm. Tutaj może być już troszeczkę Gorzej, także może weźmy te apteczki. Tutaj sobie zjedzmy. O tych mam 16, troszeczkę więcej ich mam. Dobra, enter. No i zajechali nadzielnie motorkiem, od razu berries. Mam nadzieję, że tu one nie będzie w pobliżu. Dobra, tu jadę wszystko spalnej. Koniec. Koniec żartów. Nie będą mnie dymać. Łamanie im robię wszystkie. Kurde, splitter Dobra, Glock OK, jakoś to wyszło. Na razie nie ma szału zbytnio. Tutaj z potworami zobaczymy zaraz dalej. Zobaczmy jak kolejny zwykły lisek, chytrysek zginął. Dawaj skórkę, dobra zawinięta. Ciekawe, czy na tym biomie nie zwróciłem uwagi, jak się logowaliśmy na ten biom. Czy jest napisane, że fajnie, alkohol spad. Czy tutaj można wydropić, właśnie, koper ore, by kopać kilofem? Bo kilof mam ze sobą. My zaraz sprawdzimy. Kolejny blotter. Muszę wyszelać trochę te bronie, bo nie mam miejsca zbytnio w plecaku już. I tak, pewnie tutaj w tej strefie też coś się wydropi ciekawego. Dobra, uleczmy się. Już czerwoną broń mam. Dobra, puszki, zjedzmy to wszystko do oporu. Glocka zmienimy na pompkę teraz I pompeczką trochę pop pop popompujemy zombiaków Malboraski, dobra, na razie mi one niepotrzebne, bo i tak ten dealer później Da mi katanę po raz kolejny Zamiast za jakąś fajną broń Okej, okay. i co? To tyle z czerwonej strefy? Chyba że jakiś zimowy Debequan wybiegnie, pewnie zaraz wprowadzą coś w update'cie, Jakiś niedźwiedzie czy coś, 100%. Bo to jest niemożliwe, żeby w tej strefie nic innego nie było. Fajnie, bo jakbyśmy chcieli, nawet potrzebowali większej ilości tych plank oak, to tutaj jest patrzcie tych drzewek. Co chwilę jakieś. Co chwilę jakieś drzewko, także fajnie. Następny razem się wybiorę tutaj z siekierką i naprawdę nadropię tego. Ale to już w przyszłym odcinku, albo na live się wybierzemy po prostu. No jak widać w czerwonej strefie nic dodatkowo nie było. Jest tylko... Blank oak, no i iron do wykopania. No i kilka lisków. I jakaś skrzyneczka, która została przez nas pominięta. Ale go połamało! Widzieliście to? Pierwsza raz tak coś widziałem, że tak rozpieprzył się ząb jak po Shotgunie. No i alright, wracamy do motorku. I jedziemy na hacjendę. Dobra mordeczki, jesteśmy w tym momencie już na chacie. Ja się szybko umyję tylko. Cyk. No i tak mordeczki. To by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. W przyszłym odcinku wyruszymy na biom zimowy. I będę chciał stworzyć albo nową skrzynkę, która ma 35 slotów, albo wędkę. Cieszę się bardzo, że stworzyliśmy nowy plecak. Jeszcze raz wam go pokażę, jest to military backpack, ma 10 miejsc. No, jeszcze raz powiem, jeżeli odcinek się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja z Wami się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!